Dzień dobry. NoviCloud jest mocno rozbudowanym systemem zapleczowym, który umożliwia zmianę stawki VAT dla wielu towarów jednocześnie. Ja nazywam się Piotr Korona i w tym filmie pokażę, jak szybko i łatwo zmienić stawki VAT oraz ich ceny dla całych grup towarów. Po zalogowaniu się na naszą platformę NoviCloud bezpośrednio w przeglądarce przechodzimy do zakładki Towary. W tym miejscu możemy użyć dostępnych filtrów, by wyświetlić grupę towarów, która nas interesuje. W tym przypadku wyświetlimy wszystkie towary ze stawką 5% VAT. W tym celu używamy filtra Stawka VAT. Następnie zaznaczamy towary, którym chcemy zmienić stawkę na 0%. Możemy sobie ułatwić sprawę, zaznaczając wszystkie towary, a następnie odznaczając niechciane. Jak mamy zaznaczone wszystkie towary, którym chcemy zmienić stawki, to klikamy w ikonę prostokąta z okienkami w środku. Pokaże nam się lista wielu przydatnych funkcji dla grupowych zmian towarów. Obecnie interesuje nas opcja Zmień stawkę VAT, więc w nią klikamy. Wyświetli się nam okienko konfiguracyjne. Mamy tu ilość zaznaczonych towarów, opcje zmiany stawki oraz ceny sprzedaży i zakupu. Więc, by zmienić stawkę dla wcześniej zaznaczonych towarów ze stawką 5% na stawkę 0% VAT, wybieramy opcję pierwszą. Zmień niezależnie od aktualnej stawki VAT, ponieważ i tak mamy zaznaczone wszystkie towary ze stawką 5%, to nie musimy używać opcji drugiej, która jest przydatna w innych sytuacjach. W następnym kroku wybieramy nową stawkę VAT. W tym przypadku ustawiamy ją na 0%. Następnie musimy ustawić ceny przesprzedaży. Wybieramy opcję netto bez zmian. Zmienia się brutto. W tym przypadku cena brutto zostanie pomniejszona o wartość VAT dla danego towaru, a cena netto zostanie bez zmian. Cenę zakupu zostawiamy bez zmian, czyli opcja netto bez zmian. Jeżeli wszystko mamy ustawione poprawnie, to możemy kliknąć przycisk Zmień stawki VAT. I teraz, zmieniając filtr towarów, możemy wyświetlić wszystkie towary o stawce 0% VAT. I widać, że ich cena została pomniejszona o wartość równą poprzedniej stawce podatkowej. Możemy tu również wygenerować nowe etykiety cenowe. W tym celu zaznaczamy towary, a następnie wybieramy opcję Wydrukuj etykiety dla zaznaczonych towarów. W tym miejscu wybieramy sklep, ilość kopii oraz wzór etykiety, która nas interesuje. Następnie klikamy Drukuj. Po krótkiej chwili pobierze się nam plik PDF z cenówkami do druku. I w ten prosty i szybki sposób, korzystając z NoviCloud, możemy bezproblemowo zmienić wartości stawki VAT dla całych grup towarowych. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na naszym kanale. Jeżeli masz jakieś pytania, to chętnie pomożemy. Znajdziesz nas pod numerem 22 113 95 69.